Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie, jak co tydzień. Jak zawsze, są ze mną Alan i rzutem na taśmę Sodek, bo kiedy było 10 sekund na zegarze cooldowna, jeszcze nie siedział na krześle. Ja jestem Jędrek. Po prostu się wyczekałem. Siedziałeś czy nie? Nie siedziałeś. No bo miałem czas. Jestem Jędrek i dzisiaj będzie o tym, co zawsze, czyli o modernie, o showcase'ie, nie showcase'ie, przepraszam, o Super PTQ. Z racji, że małżonka Alana ma dzisiaj urodziny i idą imprezować, kończymy podcast o 21, nawet chwilkę wcześniej. Więc generalnie jest dzisiaj spina czasowa oraz spina z Sodek, powiedział, że mam spinę ze mną, więc nie wiem, o co mi chodziło do końca, ale jak chcę mieć spinę, no to ja mogę się fighter na pięści, jak to powiedział jakiś Rafonix. Więc masz zbędnych ceregieli. Innego? Bez zbędnych ceregieli. Było Super PTQ. Było. Jak wiecie, Super PTQ to jest takie PTQ, gdzie finaliści jadą i na Pruturka arenowego pojedzie sobie Oscar Franco i Łafotapa. Oscar Franco grał Living Endem, Łafotapa grał UW, o którym też będzie mówione, a Sodek powie wam, czym grało pozostałe 30 osób stopa. No dobra, to Living End wygrał i niestety wygrał, mając tylko Sunken Ruins, więc będę musiał wysłuchiwać znowu, jak jest lepszy. W finale z UW Czelic Control, ciekawe. W top 4 były jeszcze Temur Rosorożce i 4C Creativity. Dalej w top 8 był Mono Warhammer, kolejne Footfallsy, Living End i Bern. Dalej to przesiłanie będę czytał, ale tu się już bardziej przybliżę do jakby do top 32 jako całości. W top 32, a to był turniej na 224 osoby, było 7 Mono Warhammerów, 6 Murktide'ów, 4 Nosorożce, 2 Living Endy i reszta w pojedynczych sztukach. Ale jeśli zbierzemy to bardziej dosłownie i porównamy to wszystko do jakby tego, jakim głównym silnikiem dane talie się posługują, to możemy powiedzieć, że w top 32 było 12 deków z Urza Saga, 8 deków z mechaniką Cascade, gdzie to było 5 Footfallsów, 2 Living Endy i 1 Glimpse Combo. Sack było 7 Hammerów i reszta pojedyncze. 7 deków z Dragon Rage Channelerem, gdzie praktycznie wszystkie to były Blu-ray Murktide'y, poza jedną perełką, o której zaraz powiem. I było 6 innych deków. Ale Sodek, to się dodaje do 33. O co chodzi? Za chwilę tego dojdę, spokojnie. Robię tobie setup, kurde. Przepraszam. Dawaj jeszcze raz. Ale Sodek, naliczyłem 33 deki. O co chodzi? Otóż jest to prawda, ponieważ jedna talia miała i Urza Sagę, i Dragon Rush Channelera. No wow. Nieźle. Niesamowite. Nieźle. To było super. No a w 6 taliach, które znalazły się w tym top 32, to były 4C Elementale, Dredge, lol, jakim cudem, Mono Getron, Mardu Bern, 4C Creativity, no i UW Czelic Control. Więc my tak jak dosyć ładnie, teraz się pokazuje jako ten taki trzyfilarowy format, czyli mamy Saga, taki Cascade i czerwone One Dropy i możemy to jako czwarty filar określić resztę, tak? Czyli to, co nie należy do tych trzech grup i jakoś tam sobie radzi. No dobrze, to bez zbędnych ceregieli zaczynamy pokazywać listy, które nas zainteresowały w jakiś sposób. Na pierwszym miejscu, jak mówiliście, Sunken Ruins Tribal, jak widać, potężny deck. Sodek, grałeś to PTQ, ile dobrze pamiętam. Tak. Czy grałeś Living Endem? Tak. Ile miałeś Sunken Ruins w swoim deku? 0. Ile razy przegrałeś z Mono Utronem? Raz. A z jakim wynikiem zakończyłeś ten turniej? 5-4, to jest żałosne. Wow, to więcej, myślałem, że 4-5. Tak czy inaczej, po raz kolejny jest udowadniany Oscar Franco, czyli kolejny alter ego Pawelo Elo, pokazuje, że Sunken Ruins to jest jedyna słuszna droga w Living Endzie. Ten akurat jest odważny, bo ma tylko 19 lądów, w tym to Sunken Ruins. Tak jak reszta ludzi raczej ma 20, jak gra tymi ruinami. Ale jak wiadomo, jak ma się w deku broken karty,
to reszta ma mniejsze znaczenie. No a Sunken Ruins bez dwóch zdań jest broken. Więc... Jeszcze typ w tych 19 landa gra Sunken Ruins i Forestem. Ten Forest to już w ogóle dla mnie jest abominacja. No ale co, wynik zrobił. Mówisz, ciężko. Jeszcze pod Blood Moonem, a ty? A kto ma Blood Moona poza Nosorożcami po sadzie? Nieważne. Nieważne, a ty? To są szczegóły. A ty? No ja się krztuszę strasznie. No właśnie, wystarczy. No dobra, i z ciekawych rzeczy jeszcze konstrukcyjnie, tak aby nie przedłużać, to są cztery Waker of Waves, gdzie ja byłem bliżej grania dwóch niż trzech, a tu koleś poleciał po cztery. No ja tak osoba... się mówiłem w zeszłym tygodniu. Właśnie, drugą osobą dwa rzeczy. Że się grało więcej Valeni i żebyś grał Sunken Ruins. Dwie rzeczy temu mówiłem. Jaka lista tego dwa peteku? Ja powiem to tak. Na paprykarz, mimo że podobno już jesteś loknięty na deck. No bo jestem. To ja zrobimy tak. Ja przygotuję tę listę twojego deku i ona na pewno lepiej pójdzie niż ty, to co wymyślisz. Szczególnie, że spoiler tutaj dla słuchaczy, o tym będzie mówić później w odcinku, Sodek będzie grał, przynajmniej mówi, że zlokowany na Glimpsa. No i też kierowcą Glimpsa jest znany poznański wyjadacz Marcin Krzyżaniak, więc my z Krzyżaniakiem zrobimy taką listę tobie, Sodek. Takie jaja w niej będą, że nie dość, że będziesz świetnie się bawił, to jeszcze wygrywał każdy mecz. Ostatnio Krzyżaniak zrobił Nassif 4-0 na naszym FNM-ie, więc easy. No ja 3-1 i to tak to w proszę sposób. Z czym do ludzi? Dobra. Przechodzimy do drugiego miejsca. Jeszcze jedna sprawa o tej liście, bo mnie to bardzo intryguje. Koleś gra 4 Endurance w sideboardzie i później pisałem przez chwilę z tym kolesiem i się pytałem, słuchaj typeczku, ogólnie lista fajna, na taka spoko, rodzinna, przyjemna, ale czemu masz te 4 te Endurance? On powiedział, że on to się bał asmodeków i sobie włożył 4. Ja tak myślę sobie, później patrzę na te asmodeki, co są 1% meta i tak aż tyle karta, jeden matchup i szukałem jakichś argumentów logicznych, czemu chcę aż 4, czy na przykład Endurance wchodzą na Urmurk Tide'a przynajmniej w kilku sztukach, aby blokować Darcy. Może to być, nie być aż tak głupie. Z drugiej strony tam przegrywasz od hejtu, jest kontr. Jest nie wiem, co ma to dawać. I tak sobie szukam w głowie, szukam i im dłużej o tobie się, tym mniej mi się to podoba. No ale co, są 4. Ja po prostu zobaczymy. Na każdego monoutrona, z którym jest parowany Tomasz Sadomierzyski, Oskar Franko jest parowany z Milem i on ma 4 endurance na te matchupy. No też mi się po prostu wydaje, że to jest bez znaczenia i koleś miał 4 walenie i Sunken Ruins jeszcze nie miała znaczenia. Dokładnie. Wiedział, czym grać. On nawet nie miał tego, on nawet nie miał Karachana, żeby piczować pod Griffa dodatkowo. Bo walenie znajdowały zawsze co trzeba. No, taka jest prawda. A jak nie miał tego, bo to zamiast tego Karachana on ma Sunken Ruins, żeby zagrywać. To jest tak jak piczowanie, tylko lepiej, bo robi value. Kolejny deck, który również, można powiedzieć, przegrał w finale, ale przegranie w finale PTQ typu Super PTQ to jest tak naprawdę żadne tak, przegranie. To są takie same nagrody, więc bo nagrody są identyczne, łącznie ze slotem. Jest znany gracz Waffle, znany też jako Waffotapa pod swoim prawdziwym nazwiskiem. Który grał UW takim jak w zeszłym tygodniu miał Bancika, to teraz ma takie UW, tylko że wyjął zielony i włożył Chalice, ale są te same numery, są 4 Counterspell, 4 Archmage Charmy, 2 Kryptiki, 2 Fakty. No nie, są 4 Shark Tyfuny, w sensie numery z kart, jakby że numery z zeszłego tygodnia zostały i on uciął zielone karty i włożył inne. Shark Tyfun to jest Icewind Cattle w przebraniu, to jest ta sama karta, 1-1 dobiera kartę Fly. To jest dokładnie to samo. Dalej ma singlowego Snapcastera, singlowego Solitude'a. Dalej ma ten sam removal. Dosłownie w tym deku zmieniło się to, że jak w zeszłym tygodniu miał 2 Ephemerate'y, 3 Witnesski, 4 Ice Fangi, chcę powiedzieć, to jest 9 kart, to teraz zamiast tego ma 4 Tajfuny, 2 Spreading Seas'y, 2 Chalice'y i dołożył drugiego Teferi Hero of Dominaria. A tak to wszystko jest tak samo, jak było z tym zielonym. Więc... tak jak dalej uważam, tutaj jest pytanie są od czasu, no właśnie, czym jest Nassif 4-0? Takie jest pytanie. Generalnie Nassif 5-0 to jest rzecz, która, usłyszałem anegdotkę kiedyś właśnie od Nassifa, że to działa w ten sposób, że jak Nassif testował na jakieś protury i na przykład grał jakimś swoim chujodeczkiem, no i się jego ziomki pytają, ej Gab, jak ci idzie tym deckiem? Mówi, no, niby zrobiłem 3-2, ale tutaj parowało mnie na jakiś matchup, który w ogóle nie ma go w metagame, a tutaj mega zjebałem, więc tak naprawdę to jest 5-0.
Więc to jest Nassif 5-0. I Nassif 4-0 krzyżaniaka to chyba było 2-2 tak naprawdę. Ale nieistotne. Nieistotne. Generalnie Wafo, mi się wydaje, że bardzo trudno będzie go kiedykolwiek uleczyć z niegrania bullshit deckami, takim jak ten. Ale przynajmniej nie gra już bullshit kartami w tych bullshit deckach i widać to po wynikach. Tak, jak to co robi tam Summary Dismissal i Tempted by the Oryk. Właśnie o co chciałem się zapytać. Co robi Tempted by the Oryk? Ja musiałem to sprawdzać. Ja wiem, co robi. To jest sorcerer za jeden UUU, które za każdego przeciwnika przejmuje kontrolę nad jednym wybranym stworem lub planeswalkerem o CMC 3 lub mniej. Czy to jest najlepsza odpowiedź na Teferiego małego? To jest odpowiedź, która jeszcze w Mirrorze go kradnie, więc łamie symetrię. No tak. No. Nie, no generalnie chodzi mi o to, że okej, okay, no w sideboardzie ma jakieś takie swoje perki, ale generalnie Wafo już nie ma czterech Esper Charmów, czterech Cryptic Commandów i gram tylko w turze przeciwnika. Tylko po prostu... Fiction. No te Factor Fiction mówię, trochę się ostanie. Całego Wafo z Wafa całego nie wyrzucisz, nie da się. Ale ma już cztery Teferi Time Ravelery, co jeżeli gracie z jakiegoś powodu UW teraz, to cztery Time Ravelery moim zdaniem to jest mus. Mimo, że mus. Jak długo odcinkowi słuchacze naszego podcastu wiedzą, że nie znoszę Teferiego. Nie znoszę Teferiego Time Ravelera naprawdę. Tak się da nie znosić karty Magic. To jest teraz super dobry. Dlaczego jest super dobry? Wytłumacz to naszym słuchaczom. Czemu jest super dobry? Generalnie, jak już wcześniej Sodek napomknął, Modern kręci się wokół trzech głównych filarów, powiedzmy to. Czyli czerwone one-dropy, Urza Saga i Shardless Agent. Jeżeli w deku przeciwnika jest Shardless Agent, to Teferi jest przynajmniej świetny. Jeżeli... Teraz wyjaśnimy dlaczego. Nie, dobrze. Jeśli zagrywasz Shardlessa, to kaskadujesz się w coś, ale to kaskadowane coś nie zagrywa się na sorcery, więc nie możesz tego skastować. Tak. Generalnie na pasywie Teferiego jest napisane, że można zagrywać karty tylko w czasie, kiedy mógłbyś zagrać sorcery. Sorcery można zagrać, jeżeli stack jest pusty. Jeżeli się kaskadujesz, to pod tą kartą, w którą się kaskadujesz, na stosie dalej się coś znajduje, więc nie możesz tego zagrać. Wtedy to nie jest czas, co możesz zagrać sorcery, dlatego Teferi wyłącza kaskadę. Jeżeli grasz na Urza Sagę, to jest sporo rzeczy, które można bouncnąć. Jak jesteś na play i przeciwnicy w drugiej zagrywają Urza Sagę, ty możesz po prostu zagrać trzeciej Teferiego, bouncnąć mu ląd, co jest w ogóle jakieś mega mocne. Często. Można bouncować swoje rzeczy. Można bouncować Merktide z deków typu czerwone one dropy. Czerwone one dropy też często są parowane z kontrami i Teferi jest w miarę niezły. Na czerwoną Andropon jest najgorszy z tych wszystkich części jakby. Ale dalej jest niesamowity na Shardlessa, jest dobry na Sagę i okej na Andropy, więc coś na deki Andropowe, nie na konkretnie karty Andropowe. Więc moim zdaniem cztery Teferi to jest teraz mus. To jest taka moja opinia. No. Co też ma znaczenie pozytywnie wymienia się z Unholy Hitem, jak użyjemy jego umiejętności minus jeden. Tak. Minus trzy, przepraszam. No pozytywnie jak pozytywnie. Wymienia się w miarę tanio na manie. Pozytywnie. To jest istotne. Bo jest, pozostałe planeswalkery UW też się wymieniają pozytywnie, bo dobierają karty, ale wymieniają się bardzo słabo na manie. A Teferi przynajmniej kosztuje tylko 3 mana. Więc drugą kartą, której nigdy nie lubiłem, a którą uważam, że jest teraz ok, to jest Shark Typhoon. Bo Shark Typhoon to jest... Jak ja grałem Miraclami przez jakiś czas i parowało mnie właśnie z UR na przykład, to Shark Typhoon to była jedna z najlepszych kart w moim deku na UR. Bo to jest taka karta, co zawsze zrobi 2 za 1. Nie trzeba się na nią wytapować w swojej turze. Można po prostu trzymać manę na interakcję. Można złapać Ragavana w bloku. To nie jest to super nieprawdopodobne, żeby w dłuższej grze zrobić Rekina 7-7 po prostu, który jest poza zasięgiem Unholy Hita. I... No po prostu jest teraz bardzo dobry też moim zdaniem Shark Typhoon. Mówiłeś o tym, że jest niekontrowalny? No jest niekontrowalny, to jest, mówię, zawsze robi 2 za 1, bo nie da się go skontrować tego efektu. O to mi chodzi, jak powiedziałem, że zawsze robi 2 za 1. Mm-hmm. Okay. Dobra, i to ja bym jeszcze powiedział o tej UW kontroli. Pamiętacie, może wytrawni słuchacze pewnie wiedzą, co zapytam. Jędrek kiedyś mówił, że właśnie chciałby eksplorować kontrolę, która gra Chalice'em i Prismatic Endingiem.
I tutaj chyba po raz pierwszy mamy taki dowód, że to się da zrobić, że coś jest nie combo kontrolą, tylko kontrolą. A Kanister grał tym deckiem trochę i mówił, że spoko. Nie widziałem tego niestety, no to jest pierwszy taki wynik porządny, co widziałem. No tak, generalnie Kanister grał sporo tym deckiem tak z miesiąc temu i mówił, że jest spoko, a potem znalazł elementale i elementale mu się po prostu bardziej spodobały. Czekajcie, bo tutaj mi lata jakiś... Dobra. Warto też powiedzieć, że jest Spreading Seas. O. Który wygląda jak jakaś reminiscencja dawnych czasów. Albo chyba znowu Sagę nie przegrywać. Zabija Sagę bardzo skutecznie. Tak, bo i tak dobieramy kartę, jak to robimy. I jeszcze dobiera jaka książkę. Tu nie. Właśnie chciałem powiedzieć, że może Wafotapa jest pokrewniony z wiśnią. Nie, bo wiśnia jeszcze grał Path to Exile ciągle. Okej. Okay. Dwa tygodnie temu. No właśnie... Te trzy werdykty mi się bardzo podobają. Teraz według mnie metagame, może nie to, że jest miękkie na werdykta, ale werdykt bardzo często jest taką kartą, wokół której nie no, meczapki każdy kręcą. Deck po prostu ma stwory praktycznie teraz, tak? No. I to, że te przy okazji stwory coś robią, na przykład zagrywają się za zero, jak elementale, które mają jest już strasznie dużo ETB. No, doszliśmy do takich czasów, że stwory robią mnóstwo rzeczy, więc taki supreme werdykt jest spoczko. Nawet na takie nosorożce na przykład. Nie, no tam właśnie są super, bo tego się nie da skontrować, no tak? Więc jeśli chcesz iść szeroko, aby ominąć endingi ze Snapcasterem, jednym całym, i z Teferim, znaczy jak Teferi jest w stole, to nic nie zrobisz, ale ogólnie plan twój powinien być taki, że robisz tych nosorożców możliwie dużo, aby przebić się przez miękki removal, który możesz dostać, a to, że masz Supreme Verdict w deku sprawia, że ten plan przestaje działać. To prawda. I to jest ja bym chciał jeszcze powiedzieć, że musiałbyś chyba trochę unlucky waffle, że przegrał z Living Endem w finale, bo o ile... Tak, jak ja patrzę na spis tego UW, mi się to też wydaje, że mógł się rozjeżdżać tego Living Enda. Mógł po prostu zobaczyć, że go sparowało i się poddać. Bo to nie ma żadnego znaczenia tam po prostu, co było. To kolejność jest losowa według mnie w tym finale. Jeżeli są te same nagrody, więc... Możliwe, ale no generalnie... Grasz na zasadzie, że okej, whatever. Jak trzy Fluster Stormy, trzy do Vince Vito i dwa Chalice jeszcze w mainie, to jest generalnie taki. Bo kontrola zazwyczaj ma taki sobie matchup z tym Living Endem niebieskim, ale tak zhejtowana kontrola. Na przykład jak ja gram Grixisem, to Living End to jest jeden z takich ciężkich matchupów. No ale dla takiego deku podejrzewam, że jedyne co by jeszcze ten deck chciał na Living Enda, to zmienić jakiś swój Discord własny, a tak to jest... Ja nie widzę podejścia tego w ogóle jak Living End ma. Jedyne co Living End może zrobić, to mieć szybki grief, opkipnął, nie wiem, jeden hejt po prostu i jeden hejt i Teferiego na przykład, tak? I skardujesz hejt, ty zagra Teferiego, ty grasz Fona i grasz swoją kaskadę w kolejnego griefa. To jest jedyna szansa, by wygrać. To jest takie mocne, generyczne rozdanie, które jest dobre na wszystko praktycznie. Ale ciężko jest uzyskać. Jeżeli... Powiedzcie mi jeszcze, na co jest no. Sumar Dismissal. Tylko nie potrzebuję na Trona. Tak, to jest tron karta. To jest tron karta od zawsze. W sensie to jest karta, która od kiedy powstała, służyła do tego, żeby skontrolować Ulamoga i jego trigger. W standardzie robiła to przez półtorej roku, czy ileś. Nie pamiętam ile. Dokładnie. Ale generalnie to jest karta, która od zawsze służyła do tego, żeby walczyć z Ulamogiem. Dobra, a jeśli nie tylko z Ulamogiem, to co jeszcze może ta karta zrobić? Spalę z Cascade'em. No tak. Shardlessa się boisz, to chcesz powiedzieć? Nie no, kontrujesz Shardlessa i kontrujesz... No sojuszce. No to też kontra mana. Za 4 mana też się prosisz o Mystical Dispute w to, no. No, ja ci mówię, co może jeszcze robić. Ja nie aha, że jest słabe, bo możesz skontrować rzecz stronę i trigger Sanctum of Ugin na przykład. Nieźle. Skontrować triggerem Rakula, no nie wiem, dużo rzeczy. Jakieś elementale. Możesz skontrować zdolności ultimatywne Planeswalkerów w tym. No dobra, to jest taki duży stifle. To jest już dramatyczne, co się wymyśla. No generalnie... Wydaje mi się, że możemy przejść już chyba do tak, następnej deki. Ja tylko powiem od siebie, że jeżeli bym chciał, że jeżeli grał, byłbym zainteresowany grałem tym deckiem, z jakiegoś powodu wolałbym grać tym zamiast złonomanymi kartami w kolorach Grixis, to zacząłbym od grania czterech Chalice'ów. Nie wiem, czy łatwo miał na początek 4 i zszedł do 2, czy zaczął od 2, bo w poprzednim deku z zielonym miał 2 Ephemerate, więc ściął Ephemerate, włożył 2 Chalice zamiast tego po prostu i został na tych 2 Chalice'ach. To jest bardzo prawdopodobne, że tak się stało. Zacząłbym od 4 Chalice'ów i więcej Solitude.
nie mówię, że 4, ale miałbym więcej solitudów, więcej czalisów, pewnie trochę mniej Shark Typhoonów i bym próbował w tym kierunku raczej. Przynajmniej na start. Może bym doszedł do wniosku, że taka lista wafla jest super dobra w pytę i trzeba grać właśnie taką, ale wiecie, tak bym zaczął. Jak patrzę na ten deck, to wiecie, z czym on przegrywał? Z czym? Z dredżem. A widzisz, to Sancti Fisher and Vec w sideboardzie. No to całe dwie sztuki. Kiedyś były dwie sztuki Ripa i też się jakoś grało. I też tutaj może nie dowierzę. To jest twój plan. Nie masz full seeda swojego tutaj. Zobaczymy. Dobra, lecimy dalej. Kolejna lista to lista już spoza topki. To jest deck nazwany przeze mnie, ukradziona nazwa z Legacy, czyli Raga Saga. Dobre. Czyli deck, który posiada Ragavana i Sagę. Wydanie Rug. I to jest deck, do którego pił Sowek, kiedy mówił, że jest deck, co miał naraz czerwone Łandropy i Urza Sagę. A jedna rzecz, do której ja wam się przyznam, że jak patrzyłem na tą deck listę, to nie rozumiałem, czemu ty, panie, korciło, żeby splashować Lurusa. Jakby się nazywał Julian Felix Flery, to by na pewno miał w decku. Ale jak, no bo po mana koszcie da się, tak? Nie ma tam nic, co kosztuje więcej niż 2. Są bąbelki. Okej, to pytanie jest. Pytanie jest takie, czy jeżeli masz taki deck, który ma 4 Ragavan i Springleaf Drama, to włożenie Lurusa do side'u, żeby zagrywać go do czasu z tego i może jeden Shockland mieć, żeby nigdy nie mieć 2 landów na rzucenie Lurusa, tylko nie zagrać Lurusa z Londa i ze Skarbu albo ze Springleaf Drama. Jaki Shockland? Sunken Ruins. Nie. Nie, zakaz. Nie, no to bardziej ten, to bardziej ten. Bardziej pasuje. Twilight Mire bardziej. Twilight Mire. No. Nie no, w sensie to... generalnie uważam, że spokojnie można mieć jeden Shockland w tym deku. Czyli co jest? Masz Foothills i Rainforesty. Czyli jednego Temple Gardena albo jednego tego drugiego. Overground Tomb, co byśmy tam woleli. I można grać Lurusa w sideboardzie. Bo jest Springleaf do znalezienia, jest Dram do znalezienia z Sagi, są Skarby z Ragavana. Moim zdaniem easy. Moim zdaniem jest easy niż losowa karta z sideboardu. Czyli ten Emrakul to tam jest spoko. Bardziej te Fury są, jak już coś tracisz, tak? Bo Emrakula i tak byś pewnie wsajdował. No Emrakula wsajdujesz na mile i nie pokażesz Lurusa, wow, to nie jest duży problem. Nie no, wsajdujesz też Lurusa też, nie? To jest też coś. A to właśnie nie wiem, czy bym wsajdował. Nie, no co ty? Zbyt nie chciałbyś wsajdować wtedy? Nie. Właśnie chodzi o to, że Lurus jakbyś go dobrał normalnie w deku, w takim deku, co ma jednego Shocklanda plus Ragavany, to jest coś, czego nie zagrasz raczej zbyt mocno. Chodzi po prostu o to, że to jest jakby pokazanie, jak darmowe to jest mieć tego Lurusa. No dobrze. Jak masz opcję na zagranie go. Generalnie deck jest bardzo ciekawy, moim zdaniem. W sensie, podoba mi się, że ta decklista po prostu nie może przegrać na value w late game teoretycznie, tak? Jeżeli masz Renan Sixa z Urza z Sagą, to powinieneś łatwo wygrać, generując duże ilości tokenów Lifelink z Shadow Spear'a. Znaczy, jak uważam, że to jest deck, ja bym bardzo się bardzo był ciekawy, jak wygląda matchup z Grixisem tego deku, bo wydaje mi się, że Grixis wygrywa z tym deckiem. Wydaje mi się, że jeżeli nie jesteś w stanie poradzić sobie z Renan Six, to jasne, bo to jest saga co dwie tury, w sensie non-stop saga. Ale jeżeli masz removal, który zabija planeswalkerów, to jest deck, który ma jakieś 12 biterów, którzy po prostu wymieniają się jeden za jeden ze słabymi kartami, czyli removalem. I jest tylko iteration. Jakby wydaje mi się, że Grixis, jeżeli oczywiście nie ma uncontested Renan Six, co czasami się zdarza, to będzie wygrywał z tego typu konstrukcją. Jedna rzecz, której nie jestem pewien, czy jest potrzebna w takiej deglisie, to są właśnie Fire Ice. Bo on ma strasznie dużo removalu, tak? 12. No, mi się też nie podoba. Wydaje mi się, że Fire Ice jest po to, że to jest deck, który nie ma kontr w mainie, więc musisz po prostu rejsować na przykład Trona, albo musisz rejsować, nie wiem, Kaskady czasami, albo coś takiego. Jakby twój plan to jest po prostu, wiesz, zagrasz pierwsza Ragavana, drugi atakujesz Ragavanem, ice'ujesz land przeciwnikowi, potem i na przykład dogrywasz później Tarmogoyfa, ice'ujesz znowu. Ale to jest słaby efekt po prostu. W sensie ta karta
No, jeśli, w sensie FireEyes jest dobry w nosorożcach, bo tam nie można grać nic innego. A grałbyś po prostu FireEyesem? Tak, tak, grałbym. Grałem w niejednym deku FireEyesem i to jest dobra karta po prostu, co dek. To jest po prostu dobra karta. Też ta deklista, jak na nią spojrzysz, to jest strasznie miękka do mój Tide'a, który jest 7-7. No widać, jest FireEyes do tapowania Merktide'a, żeby dojechać no, Ragavanem no albo Tarmogoyfem. No. Aż bez nich. No, ale to... wydaje mi się, że Lurus byłby bardzo darmowy w tej deckliście. Też tak uważam. To jak kogoś korci, żeby zagrać takim Money Tribalem, to bym dorzucił Lurusa nawet. Mówię. Dobrze, ile to moja porada to kosztuje? Do sprawdzenia. Do sprawdzenia. Moja porada, jeszcze szybki check. To jest raz, dwa, trzy, cztery, siedem, 15 na Ragavana. Okej. Okay. Ja bym z tego deku wyjął Stomping Grounda i włożył zamiast tego jedno Temple Gardena i sprawą tego Lurusa. Okej. Okay. 1227 tiksów. I jakby ktoś miał wątpliwości, to był najdroższy deck w całym top 32. Dobra. Idziemy dalej. Dalej na miejscu 18 był Mono Utron, o którym chciał mówić Sodek, ale z racji, że mamy dzisiaj mało czasu, to nie będziemy o nim mówić, no bo szanujmy się. Na kolejnym miejscu jest tak zwane Krauthofer Affinity, czyli Krater Huf. Brzmi tak samo i Kanister lubi mówić na miejsce, gdzie mieszkam, to nazywa się Krauthofera Krater Hufa, dlatego zostało to zrobione w ten sposób. Jest to poznański żart, pozdrawiam mieszkańców. Tak, zawsze Lurus z Ravagana, bo jest po prostu darmowy. Albo drama. Albo z drama, albo bo jest drama. Pozdrawiam generalnie mieszkańców okolicy Kraterhufa, czyli Chomiczówka widziałem na czacie. Respekt. To z takich śmiesznych rzeczy to mamy też. Mamy dzielnicę, która nazywa się Chomiczówka w Warszawie, tak, do której zawsze autobusy jeżdżą. I są takie autobusy z wielkim napisem Chomiczówka. Co mnie no przecież mnie... to jest jedna z najbardziej znanych dzielnic w Polsce, bo przecież śpiewał o niej Sydney Polak. No to... Chomiczówka, Chomiczówka, Chomiczówka. Pierwsza dziewczyna, pierwsza wódka. Tak było. Coś takiego. Dobra, koniec. Nieźle, nieźle Sodek zarapował. Generalnie, co jest fajne w tej deckliście? Wszystko. Wszystko jest fajne. Powiem uczciwie. Dla ludzi, którzy nas słuchają, nie widzą, powiem o co chodzi, bo jak ktoś usłyszał, że Krauthofer Behemoth i Affinity, to niektórzy mogą się domyślić, albo już widzieli tę decklistę. Generalnie plan polega na tym, że mamy w deku efektywnie 7 znaczy 8 Mir Enforcerów. Nie, przepraszam, tylko 6. Wow. No jeszcze albo są fotomonitory. Okej, okay, 10 w takim razie. Czyli mamy siódemki, które mają Affinity for Artifacts i można zagrać je za 0 many bądź fotomonitora za jedną kropelkę. I mamy 4 sztuki Neoforma. I Neoform, wyrzucamy naszą siódemkę pod koła, wypada Krauthofer Behemoth i nasze stado Mainnightów i Ornitopterów ma epę nagle i po prostu atakuje przeciwnika za dużo obrażeń. Dokładnie, plus X jest liczbą atakujących stworów, czyli... Wszystkich dużo. Stworów. Wszystkich stworów masz. W grze. Twoich. Tak, twoich. Więc... Ja się przyznam, że jedna z rzeczy, których mnie troszkę zdziwiła w tym deckliście, a to później przemyślałem, że jest jednak dobrze, że jej nie ma, to, że nie było Netelcystów. Jak patrzyłem, to myślałem, że to jest taki zwykły Affinity. Nie, nie, ale no, to... nie ma miejsca trochę na to. Ogólnie... Jak myślałem o tej talii, to są rzeczy, które mi się podobają, są rzeczy, które mi się tu nie podobają. Co mi się na początku podoba? To, że mamy Neoforma i to, że jesteśmy przynajmniej technicznie rzecz biorąc w stanie zabić w trzeciej turze, bo robisz takie śmieszne cytadela z dramem. Nawet nie powiedziałbym, że technicznie rzecz biorąc. Wydaje mi się, że ten deck w miarę często zabija w trzeciej turze. Ja z tym często w sensie, nie przesadzam. Nie jest super rzadkie, żeby awka w drugiej turze miała szeroki board state. A dowolny szeroki board state tak naprawdę z Neoformem to jest skill. No okej. Okay. Tylko problem jest taki, że... Wszystkie jeżdżenia ze Spingleaf do Jamem. Właśnie, bo chodzi o to, że ty potrzebujesz mieć 7 permanentów albo 7 many wygenerowanej w drugiej turze, plus potrzebujesz mieć kolorowe źródła. Czyli wszystko się będzie sprowadzało do Spingleaf Drama. Spingleaf Drama to jest Moxopol naszych czasów, tak naprawdę. I... I jeśli masz tego Spring Drama, okej, okay, jesteś w stanie się wysypać. Później na przykład jesteś w stanie zagrać Fodcasta za jedną manę, ten Fodcast ci dobierze więcej zer. Dzięki temu jesteś w stanie zagrać tego pierwszego Mirror Enforcera na przykład za jedną manę i kolejne dwa dograsz za zero. Albo jesteś w stanie zagrać Fodmonitor w miarę tanio. Czy jeżeli Spring Drama jest tak
ważną kartą w tym deku, to nie chciałby się grać jeszcze trochę Paradise Mantle. Wiadomo, że to jest gorszy efekt. To jest kolejna to jest rzecz, która mi się nie podoba, ale to zaraz do niej dojdę. Jeszcze z rzeczy, które mi się podobają, to, że często jesteśmy w stanie wygrać po prostu z Lujami 4-4, bo jakby... No, plan B to jest Canyon Plating, tak? No tak, no, wydaje mi się płyta bagi, jest dalej dobrą kartą po tylu latach. Płyta jest nadal potężna. I tyle. Co mi się nie podoba, to jest mana base. Gramy 18 lądów w tym deku, gdzie 4 to są Urza z Sagi, do tego gramy 4 Cytadele, więc mamy tylko... 6 taplandów. To mi się nie podoba. Tak, gramy 10 kolorowych źródeł, w tym 6 taplandów, które są artefaktyczne. No i trochę musimy je grać, bo jak ja próbowałem grać tymi dekami i miałem nieartefaktyczne lądy, to się ciąłem na Affinity, nie byłem w stanie zagrać mojego pierwszego podcasta czy od monitora wcześniej i był problem, że mój deck był strasznie klanki, szczególnie jak dostawałem jeden czy dwa removale w te wczesne dropy. Więc trochę rozumiem, dlaczego są te lądy, ale dalej bardzo nie lubię. No i się wydaje, że właśnie... po prostu one muszą być, bo nie ma nic lepszego. No, no i właśnie, się nie podobają, ale właśnie uważam, myślę, że tutaj bardzo bym chciał upchnąć ze dwa Paradise Mantle. Nawet bym chciał, nie wiem, jednego Enforcera na przykład i nawet chyba jednego Memnite'a i po prostu dorzucił dwa Paradise Mantle. A nie po prostu dwa Enforcery? Nie lepiej Plaguinga przyciąć? A Plaguing często przykład... będzie zabijał w tym deku. No tak, ale jeżeli twoim problemem jest brak many, żeby być eksplozywnym, no to mi się wydaje, że możesz spokojnie przyciąć drugiego Enforcera, jak masz i tak... Nawet po przycięciu dwóch masz 8 takich efektów. To jest... No to 8 to już nie jest aż tak dużo. 9 to jest takie też na granicy według mnie. No a dalej masz... Dalej to jest świetny deck dla Urza z Sagi. Te tokeny zawsze będą ogromne. Zawsze można wywalić Katerchufa po prostu i wierzyć, że się go nie dobierze. O, to też jest pomysł. Aczkolwiek... Nie, no dobra, to jest lepsze. To dla odważnych raczej. Znaczy, no. Grasz takim deckiem, to raczej jesteś odważny z założeniem, tak? No, właśnie. Więc ja w sumie mi się podoba ten pomysł. Szczególnie, że teraz z londyńskim mulliganem, bo kiedyś to był problem, jak się mulliganowałeś do szóstki, miałeś coś takiego na ręce. A teraz odkładasz sobie na bottom, się śmiejesz. Ogólnie mi ta treja się podoba i gdyby nie mój commitment dla Cascade'ów i innych dziwnych talii typu Belcher, to bym przynajmniej przysiadł i popróbował coś. Nie możesz, bo jesteś lokowany na Glimpsa. No kościu, Glimpse Sunrise tego naszych czasów. Uśmiech na twarzy. No to jest najlepszy czas dla mnie w Magicu, jaki był. Mimo, że tam później coś zacząłem wygrywać, ale Sunrise i golfiszowanie w kółko, to było coś. No dobra, wystarczy, bo co ty się rozkręci zaraz za bardzo o tym deku. No dobra, nie, poczekaj, Banan Olaf. Jak Neobrand grał jednego Gizerbanda, to Kraterhoof nie może grać na jednego Behemota i według mnie to jest nawet... W tym deku nawet lepiej to zrobić. Jest jeden minus, tu dobierasz więcej kart, bo masz fotmonitory i podcasty. Tutaj od chomiczówki Sodek jest wpisany do Excela do skautowania na Glimpsa, więc nie ma podmianek. Dobra, spoko. My już mamy mamy już Excela, gdzie wszyscy poznaniacy są wpisani na Bogle, żeby zapalić tech. Nieźle. Co do sideboardu, jestem też antyfanem karty Hurkis Recall i uważam, że jest dramatycznie słaba i nie powinna być nigdy grana. Może jedną. W matchupie z Hammerem. Coś lepszego niż to na pewno. No. A co? Hercules no, Recall w dawaj. Siebie, jak wziąłem Shatterstorma? Co? Nie, no Hercules poważnie. Recall w siebie, jak wziąłem Shatterstorma? Nie. No, ja to wierzę poważnie. A na Hammera patrz, na Hammera. Atakujesz typem, o, ma letalnego Hammera, no to bounce'uje wszystko, on, o, ma manę, to zagram jeszcze raz. No. No życie, no, ale no, co jest lepszego? Ale to wtedy jest fog. To jest w najgorszym wypadku fog na Hammera. No nie, bo możesz nie, dalej zagrać. To często nie jest fog, bo jak zostanie mu ta jedna mana, to jeszcze raz podczepi tego młotka. Ale jego stwory są artefaktami w dużej ilości. No nie wszystkie. Ale duża większość. No tak, ale to nie jest odpowiedź za... Jak, jeśli masz ale... tak wąs... No okej, okay, dobra. Kontrę? Widać, że Janek Szczeciński prosto mówi, jak powinno być. Czyli 4 monitory recall i znowu draw 8. No to jest argumentacja bardzo, typu potężna na pewno. Ogólnie sprawa. Jestem antyfanem tej karty, próbowałem nią grać w różnego tam awko podobnych spisach i była tragiczna. I z chęcią znalazłem coś innego. Rozumiem Lanterny, rozumiem Faster Storma. Ogólnie ten deck powinien mieć słabo z Living Endem, ale ja właśnie na niego grałem i po side dostałem 2 razy czapę od hejtu, więc w sumie rozumiem, dlaczego to tu jest.
Ja bym sobie grał więcej chyba dispatchy. Do tego Ricola. Mi się wydaje, że to jest tak samo z tymi Ricolami jak z Taplandami. To są złe karty, ale nie ma nic lepszego. No to mówię ci, dispatch jest lepszy. Nie, nie wydaje mi się. Ja uważam, że ten deck ma zero źródeł, żeby tego dispatcha zagrywać faktycznie. Gościu. Masz drama, uwierz w drama, gościu. No masz 8 źródeł, żeby go zagrać, tak? No to, to, no to 8 grasz go na trzecią turę, to już masz więcej źródeł. No to jest 14 na dispatch. No nie, nie, no dobra, szanujmy się. Szanowni, moim zdaniem recall jest złem koniecznym, moim zdaniem. Przechodzimy dalej. No, dokładnie. Bo Sodek już tutaj gada. A jak ty gadałeś o WU, to nic nie mówię. No tak. No to tak. I ostatni deck, jaki mamy, to jest deck od użytkownika Bilcive, którego nie lubię, bo jest trochę fiutaszkiem zawsze, ale deck jest fajny, no to o nim powiemy, bo nie mówimy o nim, tylko o deku. Ja nie wiedziałem, że to jest tak niemiły koleś. To jest taki typek, który jest niemiły, robi tap i untap i próbuje ludzi wyczasować i tym podobne. No, to jest fiutaszek znany, generalnie, Bilcive. Wybitnie nielubiana osoba. Wybitnie nielubiana osoba, ale wybitnie lubiany deck, szczególnie w Poznaniu, szczególnie kiedy nazywa się Marcin Krzyżaniak. Pozdrawiam z tego miejsca. No dobra, pograłem trochę Glimpsem i się zakochałem w tej talii, więc co mogę powiedzieć? Jest tu kilka rozwiązań, które mi się bardzo podoba. A może co to jest Glimpse dla naszych słuchaczy, co nie wiedzą? Glimpse of Tomorrow to jest Cascade Combo Deck, który opiera się na tym, że najpierw stawiamy jakieś permanenty w stół, potem zagrywamy Cascade, który trafia zawsze Glimpse of Tomorrow. Ale Sodek, jakie permanenty wstawiam w stół? Nieważne. Nieistotne. Ważne, że było ich dużo. Tak. I tak wtedy liczymy sobie, ile mamy tych permanentów. Zszuflujemy wszystkie, włącznie z naszymi pięknymi tokenami, skarbami i tak dalej. Tak się powiem, że one się nie wszaflowują, tylko znikają, ale dalej się liczą. I odsłaniamy karty z góry biblioteki, aż odsłonimy tyle, ile chcemy i wszystkie permanenty wrzucamy w stół. W praktyce gameplay tej talii wygląda tak, że zagrywamy pierwszego Glimpsa, mając około 5-6 permanentów. One nam generują ciut więcej permanentów, najczęściej też mana z odtapowanych lądów. Jesteśmy w stanie zagrać kolejnego Glimpsa, a później znaleźć Goblin Dark Dwellersa, aby zagrać kolejne Glimpsy i tak w kółko generując za każdym razem coraz więcej permanentów. Za którymś tam lupem jesteśmy w stanie odsłonić większość talii i zabić za pomocą Hasty Goblinów z Chancellor of the Forge albo z Triggerów Omnata, bo jeśli wchodzi Omnat i dużo lądów naraz, to jesteśmy w stanie odpalić wszystkie umiejętności Omnata, włącznie z zadawaniem 4 obrażeń dla przeciwnika. Więc jeśli odsłonimy Omnata i lądy wiele razy, to zabijamy typeczka. Tada. No, a odnośnie samej listy. Jak ja grałem tą talią, to mi się wydawało zawsze, że 8 kaskad to jest za mało. Ja grałem na 2 Ardent Plea. Tu jest jedno i myślę, że jest to krok w dobrą stronę. 3 Fury Mainowe to jest coś, co... Nie byłem wielkim fanem, ale jak trochę pograłem, to zacząłem trochę tę kartę bardziej szanować. Jest dobra, niestety. Ścięcie omnatów do 3, nawet 2 sztuk mi się wydaje spoko rozwiązaniem. Nie podoba mi się ścięcie prowizjonera, uważam, że on jest dosyć kluczowy, kiedy mamy mało zasobów i chcemy zwiększyć liczbę permanentów po flipie. 4 Chancellor of the Forge to jest taka karta, że ona jest fajna na początku gry. Bo jeśli mamy ją na openingu, ją pokazujemy, dostajemy dodatkowego goblina, czyli dodatkowy permanent. Ale sama z siebie na ręce robi niewiele. Pomaga we wczesnych flipach, ale też trzeba mieć manę. Dobrym trafieniem jest bardzo, tak? No tak, tylko jakby ścinasz prowizjonera na przykład, a zostajesz 4 chancellory i uważam, że prowizjoner jest lepszym trafieniem. Czy więc... mainowy TFG nie byłby lepszy niż więcej kaskad? Bo jak się kręcisz, to jest to często, jak trafisz Teferiego, to możesz sobie cofnąć. No nie do końca, bo jak grasz Outbursta, to trafisz Teferiego, nie jesteś w stanie Outbursta wrócić na rękę, więc masz tylko wtedy 4 shotlessy do wracania. Po pierwsze, a po drugie, często jest tak, że ten deck robi rzeczy mając wszystko na stosie. Przykładowo, zagrywasz shotlessa czy Outbursta, flipujesz... Nie, masz 5 kart, flipujesz coś tam i Goblin Dark Dwellersy. I te Dwellersy wycelują w Glimpse of Tomorrow, zanim będziesz w stanie w ogóle użyć tego Teferiego. Więc lepiej mieć karty, które mają ETB efekty, bo wtedy możesz je układać na coś jak chcesz. Przykładowo, lepiej mieć Seasoned Pyromancera, bo on zdąży wstawić ci 2 elementale, zanim zagrasz Goblin Dark Dwellers w
w Glimpsa, czyli będziesz miał gwarantowane więcej permanentów. Teferi jest super po sajdzie, bo on odpowiada i na kontry, i na permanenty. Oczywiście jest dosyć klanki, bo kosztuje 3 mana, ale jestem chyba w stanie mu to wybaczyć, za power, jaki prezentuje. Co mi się nie podoba w tej liście jeszcze? 2 Gemstone Carvensy. Jak grałem tą kartą, to mi się... Jak odsłaniałem 2, to mi zawsze było bardzo smutno, bo to jest legendarny ląd i spada. Rozumiem, że koleś chciał być szybszy, to w sumie jest spoko. To jest takie bajdurzenie, Sodek. Może. Dobra, może ja mam takie bajdurzenie. Czemu są tylko 3 glimpsy, skoro ten deck polega na chainowaniu glimpsów? I no bo jest masz... taka, że czwarty ci już nie jest potrzebny do wygrania? Masz też dwellersy, które wyciągają glimpsy z grobu. I to nie jest tak, no że tak, wiesz... Ale... Rzadko kiedy zagrywasz 6. Najczęściej się kończy na 3, 4. Okej. Okay. Ale o Gemstone Cavernach to jest Sodek straszne bajdurzenie. No może, słuchaj, jakby... Jaka jest szansa, że trafisz te 2? Tylko w miejscu, gdzie to ma znaczenie. Przy ilu rzeczach, co trafiasz, ma znaczenie takie naprawdę, że to masz, trafisz 2 i jedno zniknie. Przy 5, 6, jak rzucasz? No, ale to jest też to jest wąskie gardło tej talii, tak? No dobra, ale masz 2 sztuki. Czyli musisz w 6 kartach zobaczyć 2 sztuki. No, może masz rację. Zaraz dobra, zaraz to już o powiem. Boże, wszystko. Hipergeometryczny kalkulator. Już jest wyciągane. Dobra. Jeszcze odnośnie rzeczy, która kiedyś byłem bardzo negatywnie nastawiony, a potem patrząc na sideboard myślę, że jest nawet spoko. Jest to Trium, Raw Green. To jest ten Jeskai'owy chyba, tak? Dobrze kojarzę? Tak. Dobrze. Jest jedna rzecz, której ja nie ogarniam. Po co jest tutaj basicowy mountain? Po to, aby mniej stracić życie, jak odpalasz fetcha w kolejnych turach po Glimpsa. To ma takie znaczenie? Jest tak, słucham? To ma znaczenie naprawdę? No bo to jest takie... tak, że masz, że odsłoniesz na przykład kilka feczy plus szoki i nagle jak masz z jednego flipa stracić, nie wiem, różnica między 10 a 6 życia na przykład jest duża. I wiesz, no oczywiście masz Omnata, który ci to jakoś tam asekuruje, ale według mnie to jest dobre, szczególnie, że no nie chcesz w tym setupie na przykład tracić życia. Jeszcze jedno pytanko, Sodek. Mhm. Musisz mi powiedzieć do moich obliczeń, jaka jest maksymalna ilość permanentów, w której trafienie 2 kavernów jest takie, że jest nieakceptowalne, nazwijmy to. W sensie, że jest ci przykro tak bardzo. Jeszcze raz, nie rozumiem pytania. W sensie, do ilu, jak odsłaniasz, jak flipujesz z 7 kart w stole, z 7 permanentów w stole, flipujesz Glimpsa i trafisz 2 kawerny, to wtedy jest jeszcze smutno, tak? No bo 7 kart. No bo na przykład jak masz 15 permanentów w stole, no to, że trafisz 2 kawerny ma bardzo rzadko znaczenie jakiekolwiek, tak? No dobra, to liczyłbym, że od 8 już przestaje mieć znaczenie. Od 8, dobrze. Tak. Czyli maksymalnie, wydaje, kiedy ma znaczenie, to jest 7. Jak myślisz, jaka jest szansa, że trafisz 2 kawerny z 7 kart? 2%. Prawie trafiłeś. 1,2%. To jest, Sodek, bardzo mało. To jest bardzo mało. Poważne liczby, słuchaj. No dobra, kwestia jest taka. Już wracając do tego Trajoma. Trajom ogólnie jako obowiązkowy tapland w tym deku mi się nie podoba. Szczególnie, że mam już Kalni Gardeny, które są tapowane i to jest takie Monka S. Ale z drugiej strony później grałem turniej, gdzie miałem tylko Sacred Foundry i chciałem zagrywać Teferiego po sideboardzie i to już nie było takie fajne. Więc uważam, że ten Trajom mocno zyskuje po sajdzie. No ja tylko powiem... Nie miałeś Temple Garden też? Nie, bo nie miałem w kolekcji swojej, więc uznałem, że nie będę tym... Ja tylko powiem, że czołowy polski gracz Glimpsa Marcin Krzyżania grał ostatnio Trajomem, więc... No, jednak wiesz, on ma chyba więcej turniejów zagranych tym deckiem, bo ja mam na razie 1. On też, tak mi się wydaje. A może 2? Może 2, ale chyba 1. No dobra, muszę go wyprzedzić. Ogólnie talia mi się bardzo podoba, tylko pytanie jest takie, inaczej, z czym ta talia wygrywa? Ta talia wygrywa z jakimiś średnio szybkimi taliami, co nie wchodzą w interakcję, czyli na przykład, nie wiem, z elementalami, z jaką właśnie Grisi z kontrolą, myślę, że jest dobrze. Wygrywasz z młotkiem? No właśnie to jest pytanie, czy wygrywasz z tymi taliami, co są z problematyczne? Z kontrolą? No nie wiem. Wydaje mi się, że 4 Drown in the Lock to jest mocna ten deck. Szczególnie jak mi się wydaje, że ty nie widziałeś tej deck listy.
Bo jak ten deck nie wygrywa z Grixis z kontrolą, to ja nie wiem, z czym on by miał wygrywać. Tam po prostu możesz hardcastować te karty. Tam wszystko ma napisane na czole value po prostu. No dobra, ale te są klanki, to są często klanki karty, które przegrywa od Dragavana w pierwszej. Jakby season coś tam. Ten deck przegrywa od Dragavana w pierwszej bardzo często i jedyna karta, która jest tak giga boje z tego deku, to jest Omnath. W sensie Omnath jest taki, że jak Omnath wejdzie w stół... Między przegrywa od Dragavana w pierwszej versus przegrywa do Counterspelli, tak? Ale choć... Ale no, efektywnie przegrywa, w sensie jakby przegrywa dlatego, że ten deck ma Counterspell. Jakby nie przegrywasz z RBM od Dragavana w pierwszej. Przegrywasz od Dragavana w pierwszej z deckiem, który jest w stanie się zesnowbolować i ma odpowiedź na swoje combo, takie jak Counterspell właśnie. Jakby. Nie. Znaczy, ja nie bronię tego, nie będę się kłócił, tak? Ja po prostu... Jak no i z Uller przegrywasz prawie na pewno. Jeszcze raz? Z Merktide'em przegrywasz. No właśnie z Merktide'em ostatnio grałem i było tak... Ja uważam, że to nie jest aż tak... Frakom 9-4 wyraźnie napisał z tak, UR wygrywania bo zakaz. Z Frakowem przegrałem ostatnio, ale to było tak, że ja tam... Płakał, że o Boże zagrał kontrę, o Boże zagrał kontrę i tak dwie jego turnie... potem o Boże zagrał kontrę, zagrał mi 3 kontry G1, no, 3 kontry na 5. Ma ich? 5. 5. No, ale co jeszcze ma oprócz tych 5 kontr? No miał kloka i starczyło. Niesamowite umiejętności, żeby dobrać kontry. A, no to też. No, to rozróżnia dobra, graczy tak się... miernych, co nawet nie mogą docenić Sunken Ruins, od graczy wielkich, którzy z 5 kontr 3 dobiorą bez problemu zawsze, jak im o to chodzi właśnie. No i kwestia jest taka, myślę, z czym ten Glimpse wygrywa. I tak, jak przeciwnik ma Teferiego, bo tak, Rhinosy albo Living Hand mają odpowiedzi na Teferiego. Ten deck niby może wstawiać potwory i atakować, ale nie brzmi to jakoś wybitnie. Grasz na te wszystkie... Mi się właśnie, to co mi się w tym deku najbardziej podoba, poza tym, że się fajnie kręci, tak, to jest to, że jego plan B nie wygląda aż tak źle. Tak, tak najbardziej. Bo obojętnie jak spojrzymy na takiego wave shiftera i on wygląda, no nie wygląda jak modern playable, ale to nadal jest taki counter. Ej, Crew Driftera proszę nie obrażać. Crew Drifter jest potężny. Omnath jest potężny, Seasoned Pyre jest potężny. Prowizjonek też jest mega kozakiem tak naprawdę. Więc jeżeli chodzi o matchupy, dobrych kart. To wydaje mi się, że z Rhinosami powinieneś wygrywać na przykład. Tak. To mi się wydaje. Jak najbardziej. A to jest mają tylko 4 plony i to jest takie, że się przebijesz raczej. Nie są aż tak szybcy. Nie no. Glimpse także ogólnie gram sobie ten, i szczególnie, że da się grać wokół Fona, bo grasz Outbursta z końcem i robisz ten pierwszy rzut value w turze przeciwnika. Znaczy ja powiem tak. Tutaj jest Living End, Sunken Ruins. Tutaj jest Glimpse. Tam gdzieś na dole jest Dredge. A u moich sąsiadów jeszcze niżej jest Living End bez Sunken Ruins. Tak powiem od siebie. What? Tak powiem od siebie. Ja tak koniec końców, aby tak skończyć dyskusję. Glimpse, jak na razie, jedyne co mogę nie powiedzieć, że to jest cudny deck do grania. Najlepiej sam ze sobą. A co do matchupów, muszę więcej pograć i muszę się przekonać, jak często zabijam w trzeciej, zanim umrę sam w trzeciej. Okej, okay. Ale w takim razie, Sodek, chcę, żebyś powiedział naszym słuchaczom na wizji dzisiaj, że jesteś loknięty na Glimpse'a, tak jak powiedziałeś nam. Na paprykarz. Proszę powiedzieć, jestem loknięty na Glimpse'a, na paprykarz. Nie powiem tego, bo nie chcę kłamać przed minionami słuchaczy. A nam kłamałeś. Mogłeś? A nam kłamałeś. Nie, po prostu była to pełna entuzjazmu ocena tego, jak ten tak jest fajny. A nie, że kłamiesz. No, ogółem rzecz biorąc... odnośnie, teraz sobie piszę taki trzyczęściowy artykuł na Guild Mage'a, więc od Moderna i będzie na 1000% stawiony przed paprykarzem, więc jeśli chcecie się przygotować do turnieju typu paprykarz, co jest, już liczę taktycznie, za 7, 8, 9, za turniej główny Moderna za 12 dni w niedzielę, 29, a sam paprykarz się zaczyna aż od 27 w Warszawie, więc wpadajcie. I można screenshotować szybko, żeby był dowód. Chciałem napisać, jestem loknięty na Glimpse na paprykarz, ale jest limit 50 znaków w username. Te słowa nie padły, nie ma dowodów, powtarzam, nie szukaj teraz na Facebooku, nie ma nawet muszę szukać, bo to jest po prostu ustawione. Sodek napisał nie w jednym miejscu, że jest loknięty na Glimpse'a, więc bo, o właśnie, to warto powiedzieć, że dzisiaj jest podcast, jak możecie zobaczyć, jubileuszowy, 69. Nice. Naszego Constructed Gderanka sobie. I to jest wiadomość super, bo możemy świętować.
I na przykład dzisiaj niby Alan idzie świętować urodziny żony, a tak naprawdę wszyscy wiemy, że idzie świętować jubileusz podcastu. Tylko nie można powiedzieć żonie, żeby nie wyszło. Więc mamy tajemnicę, słuchacze. Druga smutna rzecz. Trochę smutna, trochę fajna. Nie będziecie musieli oglądać Mordy Sotka przez następne 2 tygodnie. Ale nie będziecie też oglądali Mordy Alana i Mordy mojej. Ponieważ w przyszłym tygodniu, to jest 24 truluję, i za 2 tygodnie, czyli 31, Alan jest na zasłużonych wakacjach i nie będziemy mieli w sierpniu już więcej odcinków. Czyli za tydzień i za 2 mam przerwę i za 3 tygodnie, to jest 7 września, wracamy pełni werwy. Możliwe, że już będę nagrywał w swoim nowym mieszkanku, będzie nowy setup. To ja chyba też, lol. Więc... Ja na pewno nie. Więc możliwe, że będą, że będą zmiany tutaj wystrojowe, że tak powiem, na naszych końcach, Sotka i moim. Zobaczymy wasze mordeczki na paprykarzu, więc co to za końca? Chodziłoby oczywiście mi o antenę. Jeżeli to nie było precyzyjnie wyrażone. No ale jak już zeszliśmy na temat paprykarza, to jak wiadomo, Sodek i ja będziemy na, nazwijmy to całym, ja nie będę grał żadnych turniejów w piątek, bo dopiero przyjeżdżamy, jak Marcin Krzyżaniak skończy pracę. No ale będę w sobotę i w niedzielę grał, Sodek będzie jeszcze pewnie w piątek grał do tego i Alan może pojawi się w sobotę. Nie, nie, będę grał w piątek, zobaczymy jeszcze. Wiesz, obowiązki, życie, te rzeczy. Sobota, niedziela będzie grane. Będzie, o jak będzie, o. Więc Alan, powiedz nam, czym będziesz grał na paprykarzu, jeżeli będziesz grał, znaczy będziesz grał Limited, to wiem, ale jeżeli grałbyś Modern, to czym byś grał? Grałbym Murktidem albo Hammerem, ale prawdopodobnie Murktidem, bo Murktida posiadam, a Hammera musiałbym pożyczać / kupować. To jest poważny argument. I Murktidem gra mi się spoko w życiu realnym i troszkę na modę też sobie nim pograłem. Jest to przyjemny deczek, ma takie solidne, no, tak. Ja ostatnio, czyli dzisiaj, rozkminiałem, jakie są, jak grasz sobie takim Murktidem, to myślisz sobie, na co ja naprawdę bym nie chciał trafić. I tak sobie myślałem w głowie, że niewiele z takich matchupów. Praktycznie masz albo taki... bardzo dobre matchupy, albo lekko pod górę. Nie ma tragicznych. I to jest taka potęga tego, że możesz wyciągnąć praktycznie każdy matchup, jak wiesz, co chcesz robić i umiesz grać nim dobrze. Więc ten deck ma takie vibes, że Delvera z Legacy przed takim jeszcze strasznym power creepem, że ten deck miał z wszystkim takie 50-55%, więc to jest taki... On jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo dobry. Mogę też bardzo stabilny też, to należy bardzo dodać. Stabilny, o, tak, no. To jest jakby deck, który ma supermanę, nie boli się z lądów, ma clocka, ma dobre odpowiedzi, ma card selection, ma strasznie dobry card selection. On nie przegrywa ze sobą. To jest taki deck, co nie przegrywa ze sobą. Co i jest też jeszcze bardzo ważne. Unholy Hitem ma removal za 1 mana, to ma bardzo duże znaczenie. Tak. Patnięcie coś za 6 w twarz za 1 mana to jest naprawdę dużo. Sodek. Coś mam z twojego na myśli. Czym ty będziesz grał? Wiemy już, że jesteś lotniętem Aglimsa. Okej, więcej nam nie trzeba. Nie wiesz, bo... chcesz grać Grixisem. Okej, ja... Może będę grał Grixisem. Nie mówię, że jestem lotnięty. Ja też nie jestem lotnięty. Rozważam granie Murktidem. Czemu? Czemu rozważam granie Murktidem? Kończę szybciej. Przez was, moi rodacy. Przez was. O tym się oczekuję, bo boję się, że przyjadę na ten turniej, nie będę widział mety jak na modo, tylko będę widział 20% Eldrazi Tronów, czy czegoś innego. Jak mam na zielonego trona grać Grixisem z uśmiechem na ustach? Z uśmiechem na ustach się nie da. Więc generalnie bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba, że ten main event jest w niedzielę i w sobotę jest ten duży side event. Przyjadę w sobotę, zagram sobie Grixisem w sobotę. Jak zobaczę jakieś niedożycia metagamy, gdzie jest dużo trona, to wyjmę z plecaka Murktida i po prostu będę wkładał was Bloodmoonami i Murktidami. Więc jak myślicie, że się wstanicie na NCS, da? Jaki masz matchup z niebiesko-czerwonym Prowasem? Wydaje mi się, że to może być jeden z najpopularniejszych deków. Tak, też mi się wydaje, że to będzie najpopularniejszy. Jest okej. Okay. W sensie matchupy z agresywnymi deckami tym Grixisem są okej. Okay. Uważam, że matchup z Bernem jest plus minus coin flipem, jak obaj ludzie umieją grać. Jak Berniarz jest taki to jest lepiej. Z Prowessem się czuję do przodu, bo to już nie są te czasy, kiedy każdy Grixisowy mana base musi przyjąć nie wiadomo ile obrażeń, bo musi rzucić Terminator, a później Cryptic Commanda.
Tylko ten deck ma po prostu fast landy jak normalne deki 2021 roku i można się nie boleć tak z mana base'u i to jest fajne. Ale mówię, będę streamował Merktide'a pewnie w czwartek i w przyszłym tygodniu może trochę, żeby pograć w ogóle z tym deckiem, bo mam zagrane zero gier w swoim życiu. To ja jeszcze od siebie dorzucę, że na 99% przed podcastem powinien się ukazać deck guide o Merktide'ie. Mam nadzieję, że uda mi się go napisać na czas. Ja go przeczytam. Wy, mam nadzieję, że też. Zabiorę list od Alana, moje Merktide'y się kurzą w klaserku. To jest tak, że mam cały deczek, nic nie będą się pożyczać na szczęście i teraz tylko wyjąć z klasera te karty, które akurat w gry się nie grają i mieć Merktide'a jako broń zapasową, więc mówię, powiedziałbym, że jest 90% na to, że zagram Grixisem i 10% na to, że zagram Merktide'em, plus minus. Bo... Czyli przynajmniej masz plan, a nie jesteś loknięty na deck już. Tak, tak. Okej, okay, Sadek, masz mniej więcej 3 minuty, bo jeszcze później chcę dwa słówka z wami zamienić, ale muszę 21 spadać. Po pierwsze to nie jestem loknięty, bo dalej Living End jest w zasięgu, ale to jest raczej dyskusja Living End versus Glimpse i prawie na pewno zagram kaskadą. A po drugie to właśnie jestem ciekaw, jak wszyscy mówią, że metagame w Polsce będzie odmienny od tego, co się dzieje na Modo. Ja właśnie ciekaw jestem, jak będzie to duże odchylenie, bo odchylenie jakieś tam będzie, ale ostatnie lata zawsze pokazywały, że ono nie było aż tak duże, jak wszyscy myśleli, że będzie. Nie, nie, nie. Moim problem nie jest nawet taki, że nie wierzę w moich rodaków, tylko nie wierzę w świat po kwarantannie za bardzo. Wierzę, że ludzie po prostu nie będą mieli deków, bo była kwarantanna i nie grali w papierze i nie będą po prostu mieli kart. I będą mieli karty sprzed kwarantanny. Czy na pewno? Nie mówię, że na pewno, ale boję się o to. W sensie, patrząc nawet po naszym LGS-ie, Alan, to... U mnie też. Jest, właśnie są, jest. Ludzie się zbroją, tak? I ale no nie wiem, czy w każdym mieście w Polsce ja tak jest. Ja powiem inaczej, że ludzie się zbroją, ale bardziej przez dokupowanie karty do swojego archetypu. Czyli jeżeli zobaczysz Eldrazi Tyrona, to ten Eldrazi Tyron będzie miał Urza z Sagi na przykład. W ten sposób. Ale na przykład u nas w LGS-ie jest strasznie mało hammerów. Jest jeden. Slash 2, licząc kajtka. Jak u nas jest jeden lub zero, więc... I to jest dramatycznie mało, moim zdaniem, na te 40 czy 50 osób, które są, tak? Mój krajdy też są dwa, więc to też nie jest dużo. No generalnie ja mam nadzieję tylko... Wydaje mi się inaczej, że jak ktoś się przebije przez pierwsze dwie rundy, to już powinno być normalnie. To, tak, to jest takie w sensie ja uważam, że w tak zwanym winner's metagame deck, co będzie overrepresented w porównaniu do modu, to będzie Prowess. Że Prowess to jest dobry deck, Prowess jest spoko, jest gorszy niż Merktide, ale jest spoko dalej. Jest spoko deckiem. I będzie nim grało dużo ludzi, mi się wydaje, więc dla Prowessa warto mieć plan. To tyle od nas, zakończymy w tym momencie, ponieważ właśnie jeszcze chcę zamienić dwa słówka z moimi współhostami. Bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami przez te wszystkie 69 odcinków. I mam nadzieję, że będzie ich jeszcze wiele. Do podwójnej 69 może kiedyś dobijemy. Zobaczymy, jeszcze wcześniej setka. No tyle rocznic do świętowania. Tyle rocznic. Od nas wszystkich, Alan, Sodek, Jędrek. Dziękujemy wam jak co tydzień. Trzymajcie się i do zobaczenia we wrześniu. Na razie. Pa, pa. Elo.